Wy tego nie widzicie, ale naprawdę dzisiaj na sobie mam mnóstwo akcentów halloweenowych. To jest jeden akcent halloweenowy, a to jest drugi akcent halloweenowy. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Nie mam pojęcia, co teraz kamera pokazuje, ale na plecach dzisiaj mam naprawdę olbrzymią czaszkę. I tak jak widzicie, dzisiaj mam takie trochę przebranie, trochę kostium halloweenowy, ponieważ ja w tym roku zapomniałam, że jest Halloween, naprawdę zapomniałam. No i okazało się, że idziemy na imprezę i miałam tylko czas umalować usta. Nie zrobiłam nic więcej, byłam w t-shircie, w trampkach, ale było bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że Wy też bawiłyście się na swoim Halloween świetnie. I postanowiłam co miesiąc robić takie krótkie podsumowania miesiąca, ponieważ myślę, że to też jest ważne, być może dla nowych osób, a być może dla osób, które nie oglądają wszystkich moich filmów, żeby podsumować to, co się wydarzyło w poprzednim miesiącu, czyli w październiku. I ja zawsze sobie lubię popatrzeć na to, co w tym miesiącu dla Was zrobiłam. I z tego, co widzę, nie jest to może tak olbrzymia liczba filmów, którą miałam zaplanowaną i którą bardzo chciałam zrobić, ale mimo wszystko zrobiłam część tych filmów. Tak, fall, czyli wymieniłam właściwie wszystkie ulubione rzeczy, jakie lubię robić jesienią, czyli tutaj macie właściwie samych ulubieńców, jeśli chodzi o wszystko, o makijaż, o moje książki, o moje filmy, perfumy, świece, szminki, co chcecie, to w tych filmach jest. Mam nadzieję, że do nich z przyjemnością zajrzycie. Ja na pewno z przyjemnością zajrzę do nich za rok i zobaczę, jak to się wszystko może bardzo zmienić. Kolejną marką, którą omawiałam w zeszłym miesiącu, była marka Wamisa, do której też serdecznie Was zapraszam, ponieważ to jest taka marka, która jest marką dosyć wyjątkową, bo jest to organiczna marka koreańska i zdecydowanie te kosmetyki naprawdę są świetne. Sprawdzałam je przez ponad miesiąc, więc mogę Wam z ręką na sercu tą markę polecić, tak jak obejrzycie mój film. Większość tych kosmetyków bardzo mi się spodobała i bardzo mi nadal służy. I następnie zrobiłam takie dwa filmy, które są po prostu wszystkimi nowościami, jakie pojawiły się u mnie w październiku, a było tego mnóstwo. I z tego, co widzę, październik był miesiącem rozświetlaczy. Zdecydowanie był to miesiąc rozświetlaczy i w ogóle rozświetlania skóry, więc pojawiło się mnóstwo nowości właśnie z marki Glam Glow, którą Wam pokazywałam. I na pewno do moich ulubieńców należy właśnie ten krem Glow Starter w kolorze Nude Glow. Bardzo fajny kolor, bardzo fajny krem. Jeśli szukacie dobrego takiego primera, rozświetlacza, który łączy się od razu z pielęgnacją, to naprawdę warto sobie w Sephorze ten krem obejrzeć. I tak jak wiecie, olbrzymie wrażenie na mnie zrobiły rozświetlacze Topshopu, które kupiłam sobie w TK Maxie. Jeżeli też nie widziałyście filmu właśnie z tymi rozświetlaczami, to gorąco Was zachęcam do obejrzenia, ponieważ zobaczycie, ile pięknych rozświetlaczy kupiłam w zeszłym miesiącu tylko w jednym sklepie. Omawiałam też nowości z marki Belle i była to kolekcja właśnie Chill Out i tutaj chciałam wyróżnić bardzo dwie rzeczy, które naprawdę, no jestem pod ich dużym wrażeniem w dalszym ciągu i jest to bronzer właśnie taki, jest to w zasadzie bardziej produkt do modelowania policzków, jest to taki właśnie, jak widzicie, zupełnie matowy produkt bardzo miękkiej konsystencji. Powiem Wam, że kolorystyka tego produktu jest na tyle dobra, jest to na tyle miękki produkt i na tyle napigmentowany, że nawet pokusiłabym się o porównanie go trochę do Kat Von D, ponieważ on gdzieś tam się do niej zbliża. Naprawdę jest to świetna pigmentacja, świetna miękka formuła, więc jeżeli dostaniecie ten produkt jeszcze w Biedronce, to gorąco zachęcam, żebyście sobie go obejrzały. Natomiast drugim produktem oczywiście będzie szminka Chill Out, która gościła na moich ustach praktycznie codziennie. Jest to naprawdę świetny, bardzo taki uniwersalny odcień brązu. Nie jest to może formuła zbyt kryjąca, ale słuchajcie, jak za 8 zł, szminka za 8 zł, która bardzo dobrze ustanawia, fajnie wygląda na ustach. Naprawdę dwie warstwy bardzo ładnie kryją, jest to szminka też trwała, nie wysusza ust. To jest to też rewelacyjny zakup, jeśli chodzi o zeszły miesiąc. I dzisiejszy film myślę, że znowu będzie podzielony na dwie części, dlatego że w pierwszej części pokażę Wam beauty, czyli wszystko, co jest związane z pielęgnacją i z makijażem, a w drugiej części pokażę Wam wszystkie nowości, jeśli chodzi o modę, czyli moje ulubione ubrania w zeszłym miesiącu. Ponieważ czasami prosicie mnie o filmy modowe, postanowiłam takie krótkie filmy modowe robić. Mam nadzieję, że będą Wam się również podobały. Słuchajcie, zacznę chyba od szminek, ponieważ tutaj skończyłam na szmince Belle i pokażę Wam jeszcze inne szminki, które w zeszłym miesiącu bardzo mnie zachwyciły. I tak jak wiecie, były to takie odcienie, które mogłabym nazwać odcieniami kamienia, takie sine kolory, takie jak mam na ustach na przykład dzisiaj. Czyli na przykład będzie to szminka marki Topshop, którą też Wam pokazywałam i ona się nazywa Boardroom. Bardzo fajny kolor, taki właśnie dokładnie jak mam dzisiaj na ustach.
Ale ja dzisiaj na ustach mam wykończenie całkowicie matowe, szminkę płynną, natomiast ten sam kolor albo bardzo podobny właśnie tutaj mam z Top Shopu i naprawdę bardzo, bardzo go lubię. I w zeszłym miesiącu właśnie miałam takie olbrzymie szczęście, że znowu ktoś mnie obdarował prezentami i tutaj akurat dostałam aż tyle szminek płynnych z Sephory. Praktycznie prawie wszystkie są z nowej kolekcji, także tutaj możecie zobaczyć, że to są znowu takie piękne kolory, które nazwałabym kolorami ziemi. One idealnie do października pasują. W zeszłym miesiącu zdecydowanie najczęściej na moich ustach był odcień 39, który również na ustach mam dzisiaj. I to jest taki naprawdę piękny brąz, taki, który jest bardzo ciemny, bardzo mroczny, bardzo w stylu lat 90. znowu. Idealnie, myślę, pasuje do Halloween. Tutaj mogłabym mieć oczywiście jakąś taką szminkę, która jest bardziej bordowa, ale ja zdecydowanie w zeszłym miesiącu wybierałam tego typu kolory, czyli takie bardzo właśnie zgaszone, zimne brązy i powiem Wam, że nigdy bym się nie spodziewała po sobie, że takie kolory będą mi się podobały. Ja dokładnie pamiętam ten moment, jak weszły takie kolory na rynek i pamiętam, co o nich myślałam. Myślałam sobie... Kupa, zimna kupa, okropne kolory. Teraz sama mam tych szminek najwięcej i praktycznie prawie w ogóle przestałam nosić czerwienie, co u mnie był to najważniejszy kolor zawsze dla mnie i zimą, i wiosną, i latem, i teraz noszę głównie takie kolory. I do tych szminek zdecydowanie wyróżniłabym trzy konturówki, które nosiłam w zeszłym miesiącu najczęściej i będzie to konturówka Longwear z Belle Hippo Allergenic w odcieniu 03, czyli taki bardzo piękny, nudziakowy brąz. Naprawdę świetny kolor, bardzo tanie konturówki do ust, bardzo dobrej jakości. Może nie są aż takie bardzo longwear, dlatego że one jednak się ścierają, to nie jest taka konturówka jak na przykład te z H&M, które nie ścierają się w ogóle, albo te z MAC-a. Drugą konturówką, również wykręcaną, jest konturówka z marki Yves Rocher. I to jest też kolor, który bardzo często nosiłam na ustach właśnie z tymi wszystkimi zimnymi szminkami, ponieważ on jest bardzo ciepły i on ładnie te szminki ociepla. Również zrobiłam tak dzisiaj. No i trzecią konturówką oczywiście będzie lip liner z Golden Rose. Jak wiecie, uwielbiam te lip linery i w tym miesiącu jest to taki bardzo ciemny, ziemisty kolor, idealny do moich właśnie ziemistych szminek i jest to kolor 212 i ja o tym kolorze też Wam już mówiłam. Ale oczywiście, jeśli chodzi o palety, to jeżeli oglądałyście mój film, którym pokazywałam Wam makijaż Glow na jesień, to zdecydowanie wielką miłością dla mnie jest ta paleta. I to jest paleta marki Becca, która nazywa się Sun Chaser i to jest kolekcja na lato. Wygląda ona w ten sposób. Myślę, że to jest też tak, że kiedy przychodzi naprawdę jesień i ta brzydka pogoda i skóra wygląda dosyć, no ogólnie wyglądamy na dosyć zmęczone, to naprawdę tych produktów rozświetlających, produktów, które przynoszą właśnie taki ocieplony kolor na skórze, ja naprawdę bardzo mocno ich potrzebuję. I nad tą paletą właściwie nie zastanawiałam się długo, ponieważ ja w ogóle nie wiedziałam, że ona w Polsce jest dostępna. I pewnego dnia weszłam sobie na stronę Sephory, a ponieważ jestem maniaczką Becky, a Beckę po prostu uwielbiam, chciałam sprawdzić, jakie nowe produkty można kupić i zobaczyłam, że są te palety właśnie Sun Chaser, które sprzedały się rewelacyjnie na całym świecie. Naprawdę to jest świetna paleta. Ona jest w takiej średniej cenie, powiedziałabym, jak na Beckę. Tutaj macie właśnie opal, który jak wiecie można również kupić w takim miniaturowym opakowaniu. To jest dokładnie taka sama pojemność jak w tej miniaturze, którą możecie kupić w Sephorze. Róż, który występuje tylko w tej palecie i on jest po prostu przepiękny. To jest naprawdę idealny kolor różu dla każdej karnacji. Poleciłabym naprawdę ten róż wszystkim osobom z jasną skórą, z ciemniejszą, z bardzo opaloną i doskonały rozświetlający bronzer, który też bardzo ładnie karnację ociepla, ale to wszystko możecie zobaczyć właśnie w moim filmie. Jeśli chodzi o makijaż, w zeszłym miesiącu, to też oczywiście, no wiadomo, że ja uwielbiam najbardziej odcienie ciepłe, uwielbiam ciepłe kolory. Zdecydowanie oszalałam na punkcie pomarańczu. To jest taki kolor, którym po prostu każdy wygląda dobrze. Odrobina pomarańczu dodaje każdemu typowi oka, każdej tęczówce dodaje pięknego blasku. I ja zakochałam się ponownie, ponieważ robiłam porządki. No teraz po prostu wyrzucam wszystkiego, czego nie używam lub też oddaję kosmetyki, których nie używam i nie będę ich używać. I zrobiłam sobie takie małe porządki w kosmetyczce. I tu akurat trzymam moją miniaturową, świetną paletkę właśnie Makeup Forever, gdzie mieszczą się po prostu kilka małych cieni. Możecie też zbudować taką paletę z bronzerem. Cokolwiek tu chcecie umieścić, jeździcie z tym, jest to fajny sposób na to, żeby przewozić swój makijaż. Ja tutaj akurat mam dwa cienie MAC-a, które po prostu są rewelacyjne. Jest to kolor orange, czyli po prostu pomarańczowy, jest to
matowy pomarańcz, taki właśnie piękny matowy pomarańcz. Dzisiaj też go mam oczywiście na powiekach. Natomiast drugi kolor to jest kolor Brick, też bardzo popularny. On jest troszeczkę bardziej taki stonowany, bardziej spłukany, jeśli chodzi o kolorystykę. I oba te kolory oczywiście dzisiaj mam na oczach, tak jak widzicie, no można zbudować sobie makijaż, który jest oparty całkowicie na pomarańczu. Także jeżeli szukacie naprawdę dobrych matowych cieni, a lubicie cienie pojedyncze, to naprawdę te cienie maka są bardzo dobrej jakości. Gorąco je polecam. W ogóle strasznie mi zależy, żeby to wideo dzisiaj nie było za długie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pracuję nad sobą, pracuję nad swoimi filmami, ale wychodzi to, jak widzicie, różnie. Kolejna rzecz, którą kupiłam, też ona dotarła do mnie w październiku, to jest oczywiście korektor ze Skinfood. I tak jak wiecie, to jest naprawdę świetny korektor, który niweluje całkowicie zasinienia. Jest to korektor w formie takiej pasty, bardzo ładnym takim kolorze brzoskwiniowym. I on naprawdę świetnie ukrywa wszystkie zasinienia pod oczami. Ja sobie jeszcze podmaluję moje dzisiaj bardzo zmęczone oczy. Lubię go też za to, słuchajcie, że on jest niesamowicie nawilżający. No to jest taki korektor właśnie typowy pod oczy i ponieważ on zawiera olej z łososia, to właśnie jest bardzo nawilżający, bardzo taki tłusty, jest niesamowicie wydajny. Nie jest może on tak napigmentowany jak korektory z Benefit, o których Wam też mówiłam, że to jest taka jakby kopia tego korektora Benefitu, ale zdecydowanie mogę ten korektor polecić wszystkim osobom, które szukają taniego i dobrego korektora pod oczy. To naprawdę jest to korektor, który wylądował w moich must have'ach. I jeżeli oglądałyście mój ostatni film właśnie z makijażem, kosmetykami koreańskimi, to widziałyście, jak ładnie ten korektor się zachowuje pod oczami i jak ładnie on ukrywa cienie. Naprawdę świetny korektor, bardzo polecam. Można zamówić go na eBayu bez problemu. Przychodzi w ciągu tam tygodnia, powiedzmy sobie dwóch, już będziecie miały go u siebie. A kosztuje dosłownie do 30 zł, więc naprawdę jest to fajny i opłacalny korektor. Nigdzie wokół mojego domu niestety nie mam drogerii Natura, z czego no, niestety ubolewam nad tym, bo tam jest wiele marek, które bardzo bym chciała kupować częściej, natomiast muszę specjalnie wsiąść w autobus, przejechać się parę przystanków, żeby do drogerii Natura dojechać, ponieważ miał być dostępny nowy rozświetlacz z firmy My Secret i specjalnie, słuchajcie, pojechałam do drogerii Natura, żeby sobie obejrzeć ten rozświetlacz, oczywiście go kupić, bo on jest super tani, a tak jak wiecie, mój ukochany rozświetlacz jest właśnie również z tej marki. No i pojechałam go obejrzeć, nazywa się Disco Ball. I oczywiście go w ogóle nie było. No ale popatrzyłam, że jest marka Wet n Wild, którą Amerykanki po prostu kochają na zabój, bo to jest super tania marka, to po pierwsze. Po drugie jest to marka Cruelty Free, co mnie niesamowicie cieszy, bo zawsze jak mogę kupić kosmetyki Cruelty Free, to jestem po prostu zachwycona. I ona naprawdę jest niesamowicie też tania. Ma rewelacyjne cienie, ma rewelacyjne właśnie podkłady. No i ostatnio wszyscy Amerykanie zachwycają się bardzo tym korektorem. I ja go oczywiście kupiłam. Dodatkowo była jeszcze promocja, zapłaciłam za niego 11 zł. Normalnie kosztuje chyba 17. Jest to korektor, który nazywa się Conceal Corrector. I ten korektor ma działać aż w 7 rodzajach światła. I tutaj jest napisane, że będzie doskonały na światło dzienne, na światło na zewnątrz, na światło w środku, na światło, które jest sztuczne, na światło fluorescencyjne, światło w łazience i nightclub light. Czyli oczywiście jak pójdziecie do klubu z tym korektorem, to również będziecie wyglądały nieskazitelnie. I pomyślałam sobie, spróbuję go, bo kosztuje 11 zł, a wszystkie amerykańskie blogerki i vlogerki porównują go do korektora Tarte. Więc i dużo twierdzi z nich, że ten korektor jest lepszy. Więc pomyślałam sobie, po co mam kupować Tarte, który kosztuje 170 zł, jak mogę kupić coś za 11 zł. No i powiem Wam, że mamy ulubieńca i to naprawdę świetnego ulubieńca. Jest to po prostu rewelacyjny, tani korektor. Polecam Wam gorąco. Niestety nie ma dużo kolorów, to jest minus. Nie wiem, jak jest z dostępnością drogerii Natura tych korektorów, ale naprawdę ja wiem, że kupię jeszcze inne kolory i będę ich używała po prostu do kufra. Jest on dosyć gęsty w konsystencji, bardzo ładnie kryje. Bardzo dobrze niweluje cienie pod oczami, bardzo dobrze niweluje wypryski, bardzo ładnie odbija światło. Nie ma tu wprawdzie go dużo, ale myślę, że za taką cenę to mi to nie przeszkadza. Jest bardzo wygodny w użyciu, ładnie się wtapia, ładnie się scala z makijażem. Myślę, że to naprawdę będzie hit. Jeśli o nim nie słyszałyście, to koniecznie obejrzyjcie sobie ten korektor, bo on jest po prostu świetny. Jeśli chodzi też o moje ostatnie zakupy jeszcze w TK Maxie, to nie powiedziałam Wam, że pojawiła się tam jeszcze jedna marka, która nazywa się Iflom. I to jest bardzo selektywna marka makijażu, a przede wszystkim marka pielęgnacyjna. I teraz pojawiło się mnóstwo produktów, które najwyraźniej ta marka, wydaje mi się, że nie będzie już tych produktów, albo będą inne opakowania.
I ja kupiłam sobie kilka produktów, ale dzisiaj chciałam powiedzieć Wam tylko o dwóch. Kupiłam sobie pędzel do korektora, który jest rewelacyjny. Jeśli go dostaniecie, kupujcie go w ciemno. On jest bardzo duży, bardzo miękki, bardzo łatwo właśnie korektoruje się, szczególnie właśnie pod oczami. To jest rewelacyjny pędzel, dlatego że on jest dosyć długi i bardzo fajnie blenduje korektor. Bardzo fajnie usuwa też jego nadmiar. Strasznie wygodny pędzel, brakowało mi czegoś takiego w moim kufrze, więc niesamowicie się cieszę. 19 zł. Kolejną rzeczą, z której byłam bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, to jest taka baza pod makijaż, która dodatkowo ma jeszcze filtr, to jest SPF 30 i nazywa się Flawless Radiance, czyli to będzie taka baza, która będzie delikatnie rozświetlała i będzie przynosiła właśnie taki blask na skórze. Ona świetnie nawilża, jest niesamowicie delikatna i naprawdę jak ją nakładacie na skórę, to macie wrażenie, że nakładacie jakiś produkt pielęgnacyjny, taki jak krem albo lekki lotion nawilżający. Naprawdę świetna baza i znowu 19 zł. Myślę, że nawet jeżeli macie produkty do makijażu i macie ich dużo, to warto te 19 zł wydać. Ja sobie tą bazę kupiłam właśnie specjalnie, żeby już na przykład nie nakładać filtrów. Mam taką bazę, rewelacja. Oczywiście nie nadaje się ona do fotograficznego makijażu, no bo wiadomo, że będą tutaj filtry odbijało nam na biało światło, ale baza jest świetna. Kolejnym kosmetykiem, który też kupiłam w TK Maxie ostatnio, będzie kosmetyk pielęgnacyjny. I tak patrzę na mój stoliczek, że w zasadzie z tych nowości kosmetycznych to jest jedyny w tym momencie do pielęgnacji skóry kosmetyk, ponieważ pokazałam Wam kilka marek w zeszłym miesiącu, to tutaj już nie chciałam powtarzać się z pielęgnacją i w tym momencie mam właśnie tą maskę. Jest to maska Nip & Fab, takiej firmy, którą zawsze chciałam sobie kupić. Myślałam sobie, że to jest bardzo ciekawa marka, jest ona niesamowicie też tania w TK Maxie. Jest to maska na bazie właśnie białej glinki i jarmużu. I ta maska naprawdę jest, słuchajcie, rewelacyjna. To jest typ maski nawilżającej z białą glinką, po prostu jest to typ maseczki nie takiej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajone, może, że to jest taka maska bardzo oczyszczająca, tylko to jest maska nawilżająca i wygładzająca. I bardzo przypomina mi moje maseczki z sukin. Naprawdę bardzo daje podobny efekt. Uwielbiam ją nakładać rano, albo na przykład wieczorem, kiedy chcę lekko tą skórę oczyścić. No i postanowiłam w filmach też właśnie z ulubieńcami pokazywać Wam swoje lakiery do paznokci, ponieważ nie jest tak, że mój lakier do paznokci to nie jest mój ulubieniec. Cała kolekcja lakierów, jaką posiadam, naprawdę ja te lakiery do paznokci uwielbiam. I jak zaczęłam robić hybrydy, to pamiętam, że było mi tylko żal jednego, że nie będę już ich nigdy używać. No i oczywiście to się wszystko zmieniło, ponieważ hybryda mnie potwornie uczuliła, a moje lakiery czekały na mnie przez cały rok. I mam je, używam ich. I chciałam pokazać Wam właśnie kolekcję z tego miesiąca. I to są takie kolory, tak jak widzicie, kolory, które już możemy zacząć nosić. To są kolory metaliczne, które ja po prostu kocham, może od nich zacznę. I w tym momencie mam dwa lakiery, jeden jest Opi, drugi jest Orli. Jeden nazywa się Tangy Look Marvelous i jest to taki bardzo ładny, ciemny, taki metaliczna szarość, ale właściwie ona się składa z samych opiłków. Ja dzisiaj mam ją na paznokciach razem z jeszcze jednym lakierem. Uwielbiam ten lakier. Oczywiście kupiłam go w TK Maxie dawno temu, ale właściwie wszystkie lakiery, które Wam dzisiaj pokażę, są z TK Maxa, więc przepraszam, ale można je jeszcze kupić na pewno na stronach internetowych. Kolejnym lakierem, który też uwielbiam i to jest taki mój must have po prostu na jesień i na zimę, to jest kolor Orli, który nazywa się Luxe. Zobaczcie, jakie to jest piękne złoto. To jest takie złoto, ale nie takie oczywiste złoto. Mogę powiedzieć, że to jest stare złoto, natomiast składa się też z samych opiłków. Rewelacyjny lakier do paznokci. Kolejnym lakierem, który po prostu uwielbiam i też noszę go zimą i jesienią, chociaż niektórzy się śmieją, że to są takie, że to jest nieładny kolor, ale mi się bardzo podoba. To jest taki spłukany mocno brąz z odcieniem trochę zieleni. To jest taki bardzo mocno nowoczesny odcień zieleni khaki, która zielenią khaki trochę jest, a trochę jest brązem. Bardzo ładny kolor, myślę, że na krótkich paznokciach też będzie wyglądał fantastycznie. I ostatni lakier mam z marki Orli, muszę trochę nim wstrząsnąć. I to jest taki przepiękny lakier brokatowy z takimi grubymi, zatopionymi kawałkami brokatu. I on się nazywa Bronze Chunky Glitter, czyli po prostu grube kawałki brązowego brokatu. I rzeczywiście tak jest. I dzisiaj mam go na paznokciach. Przepięknie wygląda, naprawdę można go też nakładać samodzielnie na jakiś na przykład beżowy lakier, wygląda świetnie, na czerwienie, także
Takie lakiery w ogóle w TK Maxie tego jest mnóstwo i zawsze dziwię się, bo one leżą, nikt ich nie kupuje i zawsze ja je kupuję. I o mały włos zapomniałabym o jednym kosmetyku, którym też chciałam Wam jakby przypomnieć, ponieważ on się w moich filmach już pojawiał wcześniej i to jest to mydło. I powiem Wam, że ja to mydełko mam w szafce już około pół roku i tak na razie kąpałam w nim psy, ponieważ to było napisane, że można również wykorzystywać je właśnie do kąpieli zwierząt. I to mydło ma aż 18 rodzajów zastosowań. Jest to mydło całkowicie naturalne, tu akurat mam wersję eukaliptus konopie, która mi się bardzo podoba też zapachowo. Jeżeli będziecie chciały więcej o tym mydełku usłyszeć, to zapraszam do mojego innego filmu, on gdzieś będzie tu na dole albo na górze. Ale zaczęłam tego mydła używać, słuchajcie, do mycia pędzli. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ pędzle do mycia jest bardzo ciężko. Szczególnie te po podkładach, gąbki, to samo. Po prostu strasznie ciężko. A teraz robię sobie taką wspaniałą mieszankę, całkowicie naturalną. Biorę sobie mydełko Jope do mycia rąk, które mam w domu. Mieszam je ze sobą w 1:1 i myję nim pędzle. Rewelacja. Pędzle i gąbki są super czyste, super pachnące. Po prostu nie wiem, czemu nie wpadłam na to wcześniej. No i też przypomniało mi się, że jeszcze dwie rzeczy miałam Wam pokazać. I to są w tym miesiącu aż dwa pędzle z marki Zoeva, bez których ja nie mogę żyć. I ja codziennie ich używam i na klientach, i na sobie. One już wyglądają naprawdę strasznie. Są strasznie zniszczone, już się pościerały. I te pędzle na pewno muszę sobie kupić w przyszłym miesiącu, ponieważ one mi są po prostu potrzebne. Jest to pędzel Lux Pencil 230 i Lux Petit Crease 231. Uwielbiam te dwa pędzle. Ja w ogóle lubię małe pędzle do makijażu, ponieważ one są bardziej precyzyjne. Fantastycznie się nimi pracuje. Bardzo tanie pędzle. Kosztują chyba w Minty Shopie 41 zł za sztukę, więc naprawdę to jest bardzo tanio. Bardzo Wam te pędzelki polecam. Chciałam powiedzieć o czymś niesamowicie fajnym, ponieważ też w jedyny jakiś chyba piękny dzień, jaki mieliśmy ostatnio w październiku, byłam w pszczelarium miejskim. Słuchajcie, nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje jak pszczelarium miejskie, gdzie po prostu są pasieki, gdzie produkuje się miejskie miody. I taki właśnie miód mam tutaj w ręku. Jest to miód, który zasponsorowała, słuchajcie, marka Fenome, ponieważ marka Fenome wyszła właśnie z taką inicjatywą Ratujmy pszczoły. Tak jak wiecie, pszczół cały czas ubywa, a pszczoły po prostu ratują nasz ekosystem, więc my możemy w tym momencie uratować je i spowodować, że ich będzie po prostu więcej. Nie wiem, czy wiecie, że w Chinach już ludzie chodzą po drzewach i specjalnymi wacikami zapylają sami kwiatostany, ponieważ jest tam nie ma pszczół. I właściciel tego pszczelarium opowiadał nam bardzo fajnie, pan Kamil Baj opowiadał nam bardzo fajnie właśnie o pszczołach, o tym, w jaki sposób one pracują, kiedy idą spać, ile mieści się pszczół na przykład w ulu. Nie wiem, czy wiedziałyście, że w ulu mieści się nawet do 20, nawet do 50 tysięcy pszczół, więc pomyślcie sobie, że w takim jednym malutkim uliku może naprawdę mieszkać całe królestwo pszczół. I marka Fenome zawsze marzyła, właściwie jej teraz właścicielka, pani Aldona, marzyła zawsze, żeby wspomagać pszczoły i żeby mieć właśnie własne ule i do tego doszło. Marka Fenome ma teraz własne ule, jest ich kilka, jest ich chyba dopiero tylko trzy, ale w przyszłości Fenome marzy, żeby tych uli było jak najwięcej. Właściwie, żeby to była bardzo duża gromada uli. Ja powiem szczerze, że jestem zachwycona tym i bardzo jakby przykładam do tego swoje serce i bardzo bym chciała, żeby może Wy będziecie też tym zainteresowane i będziecie chciały takie pszczelarium wesprzeć, bo na pewno można to zrobić, także gdzieś tutaj podlinkuję wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o to pszczelarium miejskie, warszawskie. Mam nadzieję, że macie też takie pszczelaria w swoich miastach i mam nadzieję, że też być może chcecie adoptować pszczoły. Zachęcam Was do tego. I teraz to już naprawdę wszystko w tej części moich ulubieńców właśnie października. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, że coś ciekawego sobie z niego wyciągnęłyście, być może czymś Was zainspirowałam. Dziękuję Wam bardzo oczywiście za oglądanie i zapraszam do kolejnej części, gdzie pokażę Wam trochę mody. Mam nadzieję, że to też Wam się spodoba. To nie będzie już tak bardzo długi film, bo tam tych rzeczy mam oczywiście dużo, dużo mniej, ale zapraszam Was, może chcecie zobaczyć, co zainspirowało mnie modowo w zeszłym miesiącu.
I oczywiście chciałam serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zostawiły mnóstwo przepięknych komentarzy pod filmem właśnie w zeszłym miesiącu z rozdaniem w poprzednim miesiącu, w ulubieńcach poprzedniego miesiąca. Naprawdę z przyjemnością czytałam Wasze komentarze i dalej oczywiście czytam z przyjemnością wiele innych Waszych komentarzy, no ale tamten film był bardzo wyjątkowy, bo tam naprawdę mnóstwo osób te komentarze zostawiło i miałam olbrzymi problem, żeby jeden komentarz wybrać. Nie martwcie się, ponieważ będzie jeszcze naprawdę dużo rozdań w tym miesiącu. Przygotowuję już na pewno na 100% jedno rozdanie, więc będzie można znowu coś wygrać i będziecie mogły tym się cieszyć. Także żegnam się z Wami w tym momencie i do zobaczenia w następnym moim filmie.